Cześć, witam na że, niespodziewanym, że tak powiem, live'ie. Te kilka osób, najbardziej wytrwałych, kilkanaście. Słuchajcie, skąd ten, skąd ten live? Uważam, że w ogóle tak. Od razu chciałem Grześkowi podziękować, bo on wczoraj do mnie już tą informację zdaje się wysłał. Wczoraj albo dzisiaj rano. A ja nie zdążyłem mu odpowiedzieć. W każdym razie, skąd ten live teraz? No, dlatego, że stwierdziłem, że to jest bardzo ważna informacja. Jaka informacja za chwilę, jeszcze oczywiście o tym powiemy. No i trzeba ją koniecznie, że tak powiem, omówić, żebym mógł Wam wyjaśnić, o co tutaj może chodzić i na czym to wszystko może polegać. Na początku coś takiego. Na początku o co, o co chodzi. Generał Gromadziński odwołany SKW. W jawnym systemie wojskowym pojawiła się informacja, że służba kontrwywiadu wojskowego, jeszcze tylko sprawdzę, czy mnie słychać? Chyba słychać, bo nikt nic z nie mówi, że służba kontrwywiadu wojskowego wszczęła postępowanie kontrolne wobec generała broni Jarosława Gromadzińskiego, pierwszego polskiego dowódcy Eurokorpusu. E... Generał Gromadziński bardzo ważna postać w polskim monie w wojsku. Często był przedstawiany przez swoich przeciwników na platformach różnych typu X, czy wcześniej Twitter, jako ulubieniec Błaszczaka, dowódca wielu jednostek wojskowych, skończył szkołę oficerską z Mech we Wrocławiu w 1994 roku. Dowodził Jednostkami polskimi od kompanii aż poprzez brygady, aż po dywizję. był dowódcą między innymi 15 Giżackiej Brygady Zmechanizowanej, był dowódcą batalionu pancernego w Braniewie, był dowódcą misji szkoleniowej NATO w Iraku na przykład. A w ostatnim okresie, przed objęciem dowództwa Eurokorpusu, był wyznaczony na dowódcę nowoformowanej 18. Dywizji Zmechanizowanej. I 29 czerwca 2023 roku objął dowód, stanowisko dowódcy wielonarodowego Eurokorpusu, przechodząc przed objęciem funkcji w Strasburgu pełną procedurę sprawdzającą przez służby i został upoważniony do dostępu informacji. Do informacji o najwyższych klauzulach tajności w Polsce i w NATO. W Polsce do informacji chyba jeszcze są takie: jest ta klauzula ściśle tajna, a w NATO Kosmic Top Secret. Dla ludzi, którzy się zastanawiają, co to są te klauzule, no to jest poziom dostępu do informacji. Poziom dostępu do informacji, jaki jest ktoś musi osiągnąć, żeby mieć dostęp do informacji z najwyższego poziomu. Kosmic Top Secret to jest absolutnie najwyższy poziom, jeżeli chodzi o struktury natowskie. I tu już chyba Wam kiedyś wspominałem, w ramach ciekawostki, muszę Wam powiedzieć, że ja kiedyś miałem taki dostęp, to był certyfikat bezpieczeństwa NATO, to się nazywało. Miałem taki certyfikat bezpieczeństwa NATO, właśnie. Do poziomu Cosmic Top Secret. E, wielu słuchających mnie w tej chwili specjalistów od e, informacji niejawnych, na przykład, czy, czy jakiś e, ludzi, którzy się troszeczkę na tym, w tym orientują, na pewno od razu mówią, ta, ehe, uh -huh, niemożliwe i tak dalej, bo to jest bardzo ściśle reglamentowany poziom i e, bardzo niewiele osób ten poziom posiada. Natomiast ja miałem. E, Dopuszczenie, tak samo miałem poświadczenie bezpieczeństwa nasze polskie w najwyższej kategorii. Ja to miałem jako jeden z pierwszych Polaków, z niewielkiej grupy pierwszych Polaków, dlatego że ja uczestniczyłem w wielu takich działaniach, można powiedzieć, mających umożliwić Polsce wejście do Paktu Północnoatlantyckiego. I w związku z tym, że ja musiałem mieć w związku z tym dostęp do informacji niejawnych, tych najwyższych poziomów, dlatego że wiele mojej pracy polegało na między innymi de facto zapoznawaniu się z takimi dokumentami i w związku z tym musiałem mieć taki dostęp. Ten dostęp od razu, zgodnie z zasadą need to know, jest taka zasada panująca w strukturach między innymi NATO, został mi zdjęty po tym, gdy wypełniłem swoje zadania związane z akcesją do Rzeczpospolitej Polskiej, z, z akcesją Rzeczpospolitej Polskiej do NATO, no ale fakt jest faktem taki, że miałem taki Miałem taki, y, takie dopuszczenie. Tutaj Cezary pisze, Chmielu nas wprowadzał do NATO. Y, no tak, ja zawsze sobie obiecuję, że gdzieś znajdę ten dyplom. Znaczy, ja mam go chyba no, schowanego gdzieś, tylko że no, musiałbym pozaklejać tam niektóre nazwy. Ale mam taki dyplom nawet, dostałem od jednego z ministrów. Chyba podpisany jest też przez premiera, któregoś. Chociaż nie jestem pewien, ale na pewno przez paru ministrów jest podpisany dyplom, który brzmi za szczególne zasługi włożone na rzecz akcesji Rzeczpospolitej Polskiej do Paktu Północnoatlantyckiego. I takie coś pan Chmielu ma w swoich gdzieś tam zbiorach. W każdym razie tak, coś takiego również miał generał Gromadziński. Miał, bo na razie wygląda na to, że nie ma. Miał generał Gromadziński o, to jest ten pan właśnie po to, że napełni najwyższe funkcje w strukturach europejskich funkcje wojskowe i no, musiał przejść ku temu specjalną procedurę sprawdzającą, żeby takie, taki certyfikat bezpieczeństwa dostać. Polskich Funkcjonariuszy, oficerów, e, urzędników, wszystkie osoby, które w pracy swojej służbowej będą miały dostęp do informacji niejawnych, do, wszystkie te osoby muszą przejść postępowanie sprawdzające. Postępowanie sprawdzające, które ma kilka poziomów jest tam podstawowe, zdaje się, rozszerzone, pełne postępowanie. Wiadomo, im wyższa klauzula dopuszczenia, tym to postępowanie jest coraz bardziej rozbudowane. I słuchajcie, na początku, kiedy Polska przystąpiła do struktur natowskich, te poświadczenia czy certyfikaty, one były wszystkie na samym początku sprawdzane na full. Czyli wszystkie te osoby miały wobec siebie toczyły się postępowania sprawdzające, rozszerzona. I potem zaczął się pojawiać problem, no bo rzeczywiście to jest ogrom pracy, który trzeba włożyć, żeby taką osobę odpowiednio prześwietlić, sprawdzić, czy daje rękojmie. Co to jest ta rękojmie zachowania tajemnicy państwowej, to zaraz wam powiem, bo tutaj zdaje się, niektórzy nie rozumieją, o co chodzi. I słuchajcie... Potem wprowadzono bardzo mądrą według mnie rzecz, czyli zaczęto ograniczać te wydawane poświadczenia i certyfikaty, czyli po prostu stosowano właśnie tą zasadę need to know, czyli nie musisz mieć dostępu do wszystkich informacji z danego poziomu. Tylko do konkretnych, a najlepiej, żeby jak najbardziej ograniczyć poziom dostępu, czyli jak żeby jak najmniej osób zapoznawało się z informacjami stanowiącymi tą najwyższą klauzulę, prawda, tajemnicy. No i potem te klauzule coraz bardziej opuszczano, coraz ciężej było dostać to najwyższe i bardzo dobrze, ale w związku z tym też powinno być tak, że osoby, które posiadają dopuszczenie do klauzuli tej najwyższego stopnia, mają wtedy super-hyper-buyer, pełne postępowanie sprawdzające. No i tak, w stosunku do obywateli polskich, polityków, funkcjonariuszy postępowanie sprawdzające, które mają wydać takiej osobie poświadczenie bezpieczeństwa bądź certyfikat bezpieczeństwa, bądź nie wydać, przeprowadza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeden z departamentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się takimi rzeczami, Natomiast dla wszystkich żołnierzy zajmuje się tym służba kontrwywiadu wojskowego, jednostka, pod, można powiedzieć no, po wojskowemu, pododdział w służbie kontrwywiadu wojskowego, który ma takie postępowania sprawdzające wykonywać. I słuchajcie, teraz tak, ta informacja, która do nas, inaczej może tak, na czym polega, takie postępowanie sprawdzające. E, słuchajcie, żeby. E, ja nie będę oczywiście opowiadał tutaj wszystkich, e, jak to się mówi, nie będę czy cytował ustawy czy tam czegoś takiego. E, powiem to takim językiem po chłopsku, można powiedzieć. Zaraz tu pogadamy też, dlaczego zrobiono z tego akcję publiczną i tak dalej. E, ale teraz tak, pożegajcie sobie, puknę tylko rolkę. No, jeszcze na samym początku, tutaj Mariusz pisze, kto sprawdza tych, którzy sprawdzają. Otóż, żeby przeprowadzać tego typu postępowania sprawdzające, tak jak wspomniałem, postępowania przeprowadzają specjalnie wyselekcjonowani funkcjonariusze albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, albo, albo żołnierze służby konwiodu wojskowego, oni podejmując już służbę w danej swojej służbie. A konkretnie na przykład w tego typu jednostkach muszą przejść oczywiście pełne postępowanie sprawdzające pełne, głębokie, dogłębne, najgłębsze postępowanie sprawdzające wiecie, łącznie z tym w którego skład wchodzą m.in. badanie na wariografię również, jako taki uzupełniający dynks, takie postępowanie, które przechodzą wszyscy funkcjonariusze czy żołnierze, którzy do tych służb trafiają. I to postępowanie nigdy się nie kończy, bo cały czas dany funkcjonariusz bądź dany żołnierz służby kontwiadu wojskowego jest pod permanentną kontrolą służb wywiadowczych i generalnie, wiecie. No jest, oczywiście, ja nie jestem naiwny. Ja sobie zdaję sprawę, że nawet w służbach ludzie, którzy przeszli tego typu postępowania wśród czy funkcjonariuszy, czy żołnierzy służb specjalnych bądź jednostek specjalnych znajdują się oczywiście również osoby, które nie powinny tak tam pracować, takie, które nie dają rękojmi zachowania tajemnicy. To jest bardzo ważne. I właśnie te osoby mogą sprawdzać tych ludzi, którzy mają te postępu, poświadczenia dostawać. I teraz tak, na czym to polega? Oczywiście na początku trzeba sprawdzić, czy dana osoba jest tą osobą, za którą się podaje. W związku z tym trzeba ustalić jej ponad wszelką wątpliwość, to, że to jest ta osoba. Sprawdza się dokumenty w różnych archiwach, sprawdza się background cały, taki typowy, który robi się zawsze, jeżeli się kogoś chce sprawdzić. Sprawdza się archiwa, jeżeli chodzi pod kątem występowania jakichś sygnałów dotyczących rzeczy, które są niewygodne dla danej osoby, również archiwa sprawdza się pod kątem tego, czy nie przechodziła ta osoba kiedyś w jakichś materiałach związanych ze sprawami bezpieczeństwa, bądź sprawami, nie wiem, wywiadowczymi, kontrwywiadowczymi i tak dalej, czy wszelkimi innymi, generalnie sprawdza się wszystko. Sprawdza się kartoteki, kartotekę skazanych, tymczasowo aresztowanych, kartotekę tak zwaną ksitę, kartotekę, wszystkie, no, no wszystko, co tylko można sprawdzić normalnie na legalu. Oraz w czasie takiej procedury dość dogłębnie sprawdza się wszelkiego typu karty zakładane na daną osobę jeszcze w czasach służby bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj, co, co jeżeli chodzi o jakichś młodszych... Młodsze osoby, które podlegają procedurze, no to też się stosuje w razie czego, czy nie ma tam jakichś inklinacji rodzinnych i tego typu rzeczy, ale generalnie sprawdza się to osoby pod kątem współpracy z byłymi służbami komunistycznymi również. I teraz tak. Następnym punktem takiej procedury jest przeprowadzenie rozmowy, można powiedzieć, takiego wywiadu z daną osobą. Osoba, która poddaje się takiej procedurze sprawdzającej, ona też wie, jak ma się do tego przygotować, czyli wie, jakiej informacji, jakich pytań może się spodziewać, wie, o jakie, o jakie rzeczy mogą się pytać osoby przeprowadzające to postępowanie. To co interesuje funkcjonariuszy, jak wynika oczywiście z ustawy, jest to jest bardzo szeroki zakres. Można pytać się o wszystko dosłownie. Nie ma tematów tabu. Można pytać się o bardzo niewygodne rzeczy. Wiadomo, że ludzie niechętnie przyznają się do różnych swoich słabości i tak dalej. No trzeba takie rzeczy drążyć. Taka osoba, jeżeli osoba prowadząca postępowanie dochodzi do wniosku, że osoba sprawdzana nie mówi prawdy albo nie jest szczera w stosunku do oficera służb, czy wojskowych, czy cywilnych, no daje tej osobie jeszcze szansę czasami i następuje coś takiego jak wysłuchanie, czyli trzeba po prostu wtedy opowiedzieć szczerze, jak nas powiedzi, co tam się ma za uszami. No i generalnie toczy się różne, prowadzi się różne inne rozmowy, sprawdzenia, cały czas sprawdzenia dogłębne, a na końcu taka osoba prowadząca postępowanie zamyka sprawę i wydaje swoją opinię, czy dana osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy służbowej bądź państwowej. Co to jest ta rękojmia? Bo pamiętacie kiedyś... Yy... Jest ten kurna, jaką się nazywa, ten, co ostatnio u był, Sykulski. Sykulski się ze mną kiedyś kłócił na Twitterze, że jak to? Homoseksualista dostał poświadczenie bezpieczeństwa. Tam a propos jakiegoś polityka. To skandal, przecież to o jego, on nie daje rękojmi, i w ogóle to jest kompletne. To nie jest rzecz, która dyskwalifikuje osobę. Prawda jest taka, że z punktu widzenia służb. Specjalnych, czy to wojskowych, czy cywilnych, poświadczenie bezpieczeństwa może dostać nawet osoba, która jest, jakby to powiedzieć, złodziejem. Może dostać osoba, która jest strasznym wujem, obrzem palcem, hamem. Osoba, która, nie wiem, jest transseksualnym czcicielem szatana na przykład. Osoba, która lubi przebierać się w wolnej chwili za płeć przeciwną, biegać po ulicach, wymachując torebką. Osoba, która, już powiem tu radykalne, to takie coś, no ale teoretycznie taka jest według prawa, że tak powiem. Osoba, która jest przestępcą, na przykład kogoś zabiła, również może dostać takie poświadczenie bezpieczeństwa. Służba ocenia, czy taka osoba daje rękojmie zachowania tajemnicy. To znaczy, czy istnieją jakieś fakty, z jej życia, z jej życiorysu, których ujawnienie mogłoby narazić tę osobę na szwang, e, ujawnienie na przykład w stosunku do nie wiem, najbliższych, czy do właśnie do służby, czy są jakieś fakty, których ujawnieniem można by było tą osobę w jakiś sposób szantażować, bądź e, wywierać e, na nią jakiś wpływ. I to jest najważniejsze. I w związku z tym, jeżeli osoba sprawdzana ma na swoim sumieniu jakieś grzechy wielkie, to dla służb najważniejsze jest to, żeby ta osoba się przyznała do tego służbom. Bo wtedy służba jest zwycięska i osoba jest zwycięska. Osoba dostaje certyfikat, czy tam poświadczenie, dzięki temu może podjąć pracę na jakimś stanowisku bardzo ważnym, bo najczęściej to dotyczy tych ważnych stanowisk. A tak, służba wie, że ta osoba była w stosunku do niej szczera, bo na przykład gości powiedział: No, przykładowo, no jest facet przesłuchiwany, albo kobieta jest przesłuchiwana, i służba powzięła, doszła do informacji, że ta kobieta w wolnych chwilach. Lubi sobie jeździć, nie wiem, w, na weekend do swojej działki pod Warszawą, i rypie się tam kurna z kim popadnie. Nie? No, to teoretycznie jest fakt, który y, pod wątpliwość poddaje to, czy ta osoba daje imie zachowania tajemnicy. No bo można powiedzieć, pani Mariolu, czy tam jakaś inna, no, no ale zaraz, to do pani męża polecą, albo. Gdzieś, że ten, że pani tutaj uprawia seks z przygodnymi mężczyznami, i to pani wtedy im wszystko dla, no, po prostu będzie u nich na pasku chodzić. Jeżeli to zagrożą pani ujawnieniem tej informacji. W takiej sytuacji e, ta osoba może powiedzieć: zaraz, zaraz panowie. Ale mój mąż o tym wie i ma W ogóle to jest taki mój styl życia, a innym to walić, to ja się w ogóle tym nie przejmuję. Ja się do tego przyznaję, rzeczywiście rypię się co weekend kurna pod Warszawą na moje działce ze stadem jakiś tamty. I wtedy służba mówi: Aha, dobra, okej, okay. czyli jeżeli skonfrontujemy tą informację z pani mężem, to potwierdzi, to oczywiście następuje konfrontacja gościu. Tak, o, wiem o co chodzi, a ja też się tam bawię i tak. Słuchajcie, ważne jest, żeby ta osoba była stuprocentowo szczera w stosunku do służby wydającej taki certyfikat bądź poświadczenie bezpieczeństwa. To jest dla służby najważniejsze, a nie to, co ta osoba ma za uszami. Może ta osoba być draniem, gościem, który strzelał z ucha w czasie komuny, podpierdzielał kolegów, wydał bujaka na przykład. Albo nie wiem, podkładał pod nogę papieżowi, który przyjechał na pielgrzymkę w 1979 roku i dostanie poświadczenie bezpieczeństwa, jeżeli do wszystk ze wszystkiego się wypucował służbie. Natomiast z pewnością są takie przypadki, że osoby idą zaparte i nie przyznają się do różnych rzeczy. No i wtedy rzeczywiście takie rzeczy, które mogą stanowić podstawę wywierania presji bądź szantażu. Yy, powodują to, że i ta osoba się do nich nie przyznaje, udaje, że, że tak powiem, udaje Niemca przysłowiowego, no to nie dostaje ręko nie, nie daje rękojmi zachowania tajemnicy państwowej, nie dostaje certyfikatu bezpieczeństwa. Zaraz powiem, ale, są pewne ale. Oczywiście yy, są też tego typu sytuacje, w których rzeczywiście może istnieć jakieś zagrożenie, podejrzenie, że osoba taka. Mogła mieć styczność na przykład z przedstawicielami obcych służb specjalnych. Przed chwilą zobaczyłem jeden z komentarzy i po prostu ręce mi upadły, bo A to zaraz powiem o co chodzi. Służb specjalnych i może być na przykład zbyt duże zagrożenie, żeby tą osobę dopuszczać do jakichś tam tajemnic. I takiej osobie również się nie wydaje poświadczenie bezpieczeństwa, czy tam certyfikatu bezpieczeństwa NATO. Natomiast słuchajcie, no zawsze jest. Jest jakiś słaby punkt systemu. Tym słabym punktem systemu jest na przykład to, że oficer przeprowadzający postępowanie sprawdzające i wydający opinię, on wydaje tylko swoją właśnie opinię. Natomiast decyzje podejmują czynniki wyższe naczelnik, dyre, zastępca dyrektora, dyrektor departamentu, mówię tutaj akurat na przykład o strukturze cywilnej, aż w górę zależy, jaka to jest ważna szycha, ma dostać poświadczenie i to jest klepane gdzieś tam decyzją z góry. Jeżeli dany funkcjonariusz ma jakieś obiekcje, on może oczywiście je spisać, napisać raport z tego i tak dalej, ale wiecie, jak mówiłem wam kiedyś o upolitycznieniu we wszelkiego rodzaju służbach, ona między innymi jest do tego potrzebna, żeby upolityczniać stanowiska do jak najniższego poziomu, po to, żeby łatwo można było kontrolować tego typu rzeczy i wydawać poświadczenia na przykład osobom, które takich poświadczeń nie powinny nigdzie dostać. Tutaj robimy małą przerwę, bo tak na momencik. Zapoznałeś się może z powrotem obowiązkowego poboru, czy to nie jest przypadkiem próba wcielenia Polaków do armii Unii Europejskiej pod zwierzchnictwem Niemiec? Widziałem te durne filmiki yy, Atora, tam, państwa i tak dalej, razem z porucznikiem Piotrem Powałką, dwa szkodniki. Yy, przecież obowiązkowa służba wojskowa jest, cały czas istnieje i istniała. Pobór obowiązkowy był tylko zawieszony. Natomiast teraz rozporządzenia, które wprowadzono, ja to dopiero dzisiaj czy wczoraj czytałem na ten temat. No, myślę, że one to regulują w obliczu nowych sytuacji. No, nie oszukujmy się, jeżeli sytuacja będzie się rozwijać tak, jak się rozwija, to niestety, bo ja jestem przeciwnikiem obowiązków, obowiązkowej służby wojskowej, ale może zostać z powrotem to przywrócone. Natomiast o tym zrobię kolejny filmik na, na następnych dniach, bo po prostu poczytałem sobie komentarze pod filmem autora na ten temat i po, zobaczyłem, jaki kurna element w Polsce żyje, ilu kurna, jakiś kurna popaprańców, którzy yy, on już będzie drinki z palemką pił w Hiszpanii, kurna, jak nas zaatakują. Mhm, tak. Tak mi się tylko wydaje. No dobra, ale to o tym jutro. No i teraz tak ja zaraz zacznę tutaj czytać wasze komentarze na ten temat, o, o którym dzisiaj mówię, natomiast wam jeszcze dokończę tutaj, o co chodzi. I oczywiście mogą być, jak to w każdej procedurze wykonują tylko ludzie, mogą być jakieś błędy, natomiast teraz o co chodzi z gromadzińskim? Bo yy, samą tą informacją, że to pojawiło się w jawnym systemie wojskowym, pojawiła się informacja, że służba kontrwywiadu wojskowego Wszczęła postępowanie kontrolne, oznacza to, że pojawiły się jakieś przesłanki, które mogą świadczyć, że generał Gromadziński nie daje rękojmi zachowania tajemnicy państwowej. Czyli że pojawiły się jakieś informacje, mogące świadczyć o tym, że albo nie był szczery ze służbą prowadzącą postępowanie, albo Pojawiły się jakieś, informacje na pewno jeżeli chodzi o to, no to po prostu musiał, nie był szczery ze służbą prowadzącą postępowanie, albo pojawiły się jakieś sprawy natury nowej, które były, toczyły się już, jakieś nowe fakty, które wydarzyły się już po postępowaniu sprawdzającym. Innego wyjścia nie ma, czyli albo nie był szczery, albo pojawiły się jakieś nowe fakty. No, jest jeszcze jedno wyjście. Cała informacja SKW, co przyznam szczerze, nie chce mi się w to wierzyć, że mogłoby do tego aż dojść, ale jak wiemy, bardzo jest wielu usłużnych również wśród służb i wojskowych też. SKW przeprowadziła tę operację po to, żeby po prostu, znaczy, no, taką informację owniła, po to, żeby przeprowadzić tak zwaną czystkę po prostu, i zdjąć pana Gromadzińskiego z tego stanowiska jako ulubieńca ministra Błaszczaka. Obecna władza łamie prawo na każdym kroku. Poprzednia mocno naginała, czasami łamała też, ale tato się już z niczym nie pierdzieli i łamie tyle paragrafów, że to też by mnie nie zdziwiło, gdyby nawet to zrobili. Problem polega na tym, że SKW odcięła automatycznie tą informacją generała od dostępu do informacji niejawnych i w związku z tym pozbawiła go możliwości kontynuowania swojej pracy na stanowisku, swojej służby na stanowisku dowódcy Eurokorpusu. Służba konwiadu wojskowego nie poinformowała wcześniej, nie poinformowała wcześniej, no, struktur Eurokorpusu, który jest w stałym, obecnie dużo że bojowym NATO. I to mnie bardzo zastanawia. Ta natychmiastowość w tej decyzji to jest bardzo mocno zastanawiające, tak jakby się czegoś obawiano, nie wiem, no, to jest, kolosalnie mnie to zbiło z tropu. No, tak się nie robi takich rzeczy, jeżeli nie dzieją się jakieś absolutnie ważne i yy, sensacyjne przyczyny. Zaczynam się zastanawiać, czy nie ma nic wspólnego z tym wszystkim. Informacja z dnia wczorajszego, według której generał Marczak, zdaje się, zmarł śmiercią naturalną, jeden z wysokich oficerów również Eurokorpusu, zmarł śmiercią naturalną w godzinach prywatnych, pozasłużbowych. Informacja, która zbiegła się z czasem z informacjami z ukraińskiego internetu, w którym niektórzy Ukraińcy i Rosjanie, zresztą też z telegramów, zaczęli twierdzić, że kilku wysokich rangą oficerów NATO zginęło w czasie ostrzału rakietowego na poligonie Chassi fiar kilka dni temu i jako przykład podawali właśnie między innymi generała Marczaka. I czy w związku z tym odwołany by został pan Gromadziński? Nie wiem. Tak samo ta informacja o śmierci generała Marczaka, że on by tam Zginął na Ukrainie, dlatego że on się w ogóle zajmował Ukrainą z ramienia Euro, z ramienia NATO, z ramienia Euro, tej no, jednostki, właśnie. I bywał na Ukrainie dość, dość często. I to też mnie tak troszeczkę zastanowiło. Natomiast co mówią przepisy? Jak kontrolne postępowanie sprawdzające, które ma właśnie ta służba konwiadu wojskowego przedsięwziąć w stosunku do generała Gromadzińskiego, toczy się wtedy? To jest artykuł 33 ustawy o ochronie informacji niejawnych, w przypadku, gdy o osobie, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe informacje, to co mówiłem, wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadza się kontrolne postępowanie sprawdzające. Osoba sprawdzana nie wypełnia nowej ankiety dla celów tego postępowania. No bo tam nie wspomniałem wam o tym, wypełnia się taką bardzo obszerną ankietę dotyczącą swojej własnej osoby, gdzie trzeba się wypucować ze wszystkich swoich, że tak powiem, grzechów, grzeszków i faktów dotyczących swojego życia. No i że postępowanie, o którym mowa, przeprowadza organ, taki, sraki i tak dalej. W przypadku uzasadnionych względami bezpieczeństwa państwa, kontrolne postępowanie sprawdzające może zostać przeprowadzone przez ABW albo SKW. Przepisu nie stosuje się do kontrolnych postępowań prowadzonych wobec osób, które posiadają poświadczenia bezpieczeństwa wydane w wyniku e, w wyniku czego w wyniku przeprowadzenia postępowania, bla bla, bla, bla bla. Także trochę tego jest. No, takie są przepisy, tak mówią o tym przepisy. I teraz Nie chcę mi się wierzyć, słuchajcie, że, że to była polityczna rozgrywka i czystka, bo to by oznaczało totalny upadek naszego państwa. E, niestety, to również totalnym upadkiem byłoby fakt, gdyby rzeczywiście pojawiły się e, jakieś podejrzenia e, czy informacje świadczące o tym, że pan Generał Gromadziński nie był szczery w stosunku do służby i po prostu coś tam ma za uszami. Pan generał Gromadziński generalnie wydał oświadczenie w dniu dzisiejszym. Chciałbym zapewnić, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Wierzę, że wszczęta przez SKW procedura kontrolna zakończy się dla mnie pozytywnie przekazał w serwisie X generał Broni Jarosław Gromadziński. Nie zakończy się pozytywnie, panie generale, bo smród pozostanie. I to jest straszliwie, straszliwie niebezpieczna sprawa. Yy, ja nigdy za nikogo sobie nie dam ręki uciąć, tak naprawdę, poza paroma małymi wyjątkami. <laughs> jako, że mam, posiadam doświadczenie zawodowe również w tej kwestii, to zdaję sobie z tego sprawę, że każdy może być współpracownikiem obcych służb specjalnych, nawet takich, o którym się tego kompletnie nie spodziewamy. Dlatego nigdy nie powiem, że jestem stuprocentowo pewny, że pan Gromadziński nic za uszami nie ma. Natomiast to by była również tragedia dla państwa polskiego. Smród pozostanie tak czy siak. Czy pan Gromadziński jest niewinną ofiarą czystek rozgrywek politycznych, czy rzeczywiście coś tam, czy nie był szczery po prostu ze służbą. I no, to jest jedna z najbardziej fatalnych informacji, no, naprawdę, z ostatnich, wielu, wielu, z ostatnich czasów. No. I teraz tak, najpierw się odniosę tutaj do Waszych paru pytań na te tematy. pracowałem z chłopakami mającymi ten certyfikat bezpieczeństwa. Ogólnie bardzo dużo osób tu ma problem, tylko jest im dać czytać jakieś głupoty, które nawet są prawdopodobnie fejkiem. Dość dużo osób, ale nie ma, dość dużo osób nie ma dostępu do tych najwyższych klauzul. No taka jest prawda, no. Chyba, że się coś pozmieniało. Bo można mieć tam do różnych, wiecie, no poufnych i wtedy to nie ma pełnej procedury, tylko jakaś tam Cześć Rafał. Czyli tak, czy może być rozjazd decyzji z opinią? Oczywiście, że tak. Opinię na temat osoby sprawdzanej wydaje funkcjonariusz bądź żołnierz, oficer, który prowadzi postępowanie sprawdzające. I on na podstawie tego postępowania wydaje opinię na temat danej osoby i. Wydaje opinię, czy takiej osobie można wydać poświadczenie bezpieczeństwa w jego odczuciu, bądź nie. Natomiast ostateczną decyzję podejmuje przełożony, który jest wyżej. Kiedyś, że tak powiem, gdzieś czytałem, czy mi ktoś mówił, nie, czytałem to w jakiejś gazecie, że były sytuacje, gdzie wbrew stanowczej opinii jednego z funkcjonariuszy, po prostu dostawały certyfikat, czy tam poświadczenie bezpieczeństwa osoby, które takiego czegoś nie powinny dostać. I taka osoba potem była, że tak powiem, w bardzo niekomfortowej sytuacji. Po prostu odbierano na przykład osobie sprawę i dawano innej osobie, która pozytywnie ją kończyła. Wiecie o co chodzi. Czy Donald Tusk ma poświadczenie bezpieczeństwa? On z racji pełnionych funkcji ma poświadczenie bezpieczeństwa, na pewno no, w jakimś stopniu, ale słuchajcie, no powiem Wam tak: nawet prezydenci takie poświadczenia czy certyfikaty muszą mieć. Natomiast jak wygląda sprawa przeprowadzania takich procedur u najwyższych osób w państwie? Również jest, następuje pełne sprawdzenie, i również jedynym słabym elementem w tym wszystkim jest przede wszystkim decyzja to, że ktoś musi podjąć ostateczną decyzję na ten temat. Znamy prezydentów, którzy dokumenty dotyczące własnej osoby po prostu zabierali z archiwów i nie chcieli ich potem oddać. Także wiecie, bardzo trudno jest złapać na czymś, osoby stojące na wielkim świeczniku. Także tak. Poza tym słuchajcie, jeżeli ktoś aspiruje na najwyższe stanowiska państwowe, ma coś za uszami przy okazji, na przykład, strzelazucha dla obcej służby, to nigdy nie będzie aspirował na te najwyższe stanowiska państwowe, dopóki nie będzie pewien, że jego papiery są czyste. Po prostu. 34 generałów i oficerów ma być odwołanych. Jeżeli rzeczywiście to będzie czystka, to potwierdzi się tylko to, co, o czym uważam, że na czele naszego państwa stoi banda zgrajców, zdrajców naszej ojczyzny. Kmielu, czy myślisz, że nasze służby wiedziały lub wiedzą, którzy politycy zabawiali się w agencjach w aferze podkarpackiej i czy to nie odbiera, nie odbiera poświadczenia bezpieczeństwa takim? No to ja ile razy mam powtarzać? Na temat afery podkarpackiej nie mogę się wypowiedzieć ze moich osobistych doświadczeń. Natomiast jeżeli. Prawdą są te pogłoski, które twierdzą, że to była operacja ukraińskich służb specjalnych, to polskie służby również o tym wiedzą dokładnie, co tam było. Dlatego, że tutaj akurat paduje zasada wzajemności, to znaczy nie to, że współpracujemy tak bardzo z ukraińskimi służbami. Generalnie ukraińskie służby specjalne od zawsze były wrogie i polskie służby również były wrogie tam na Ukrainie. I myślę, że wojna tego nawet nie zmieniła. Natomiast y, nasze służby mają dość dobrze rozpoznane, y, rozpoznany tamten kierunek, i spokojnie, o to, żebyśmy mieli tam jakieś źródła, które nam wszystko strzelą ładnie z ucha, to jestem spokojny. Także nasze służby, jeżeli rzeczywiście te rzeczy, o których się mówi w, o aferze portkarpackiej, są prawdą, to nasze służby wszystko wiedzą kompletnie wszystko o tym wiedzą. A nawet nie wykluczyłbym tego, że to nasze służby organizowały, a nie ukraińskie. Natomiast oczywiście nie mam tutaj żadnej wiedzy. Natomiast, yy, czy takim osobom nie odbiera się pośpo, yy, poświadczenia bezpieczeństwa? Czyli tym, którzy, które tam się kotłowały z tymi, że tak powiem, kobietami lekkich obyczajów, prawda? I są na to nagrania. A dlaczego takim osobom ma się odbierać poświadczenia bezpieczeństwa? W stosunku do takich osób przeprowadza się rozmowę. Wysłuchanie i mówi mu się tak takiej osobie. Zobaczmy, tutaj. Tutaj mamy takiego um, pilota, i tym pilotem zaraz tu ci coś włączę, Zobacz to. A tam wiecie, na nagraniu. I inne tam odgłosy. No i tu już wiesz, co masz robić. No wiem. Będziesz grzeczny? Tak. Masz coś nam do powiedzenia jeszcze? Kto tam jeszcze był? No ten, ten, ten. Dobrze. Wiedzieliśmy o tym, chcieliśmy sprawdzić, czy wiesz. No dobra, to co? Gdzie ty masz teraz robić? W jakiej komisji? Albo w... gdzie ty masz jakieś masz mieć stanowisko w Brukseli? Dobra. Tak, nie o karierę się nie martw, tylko pamiętaj, koryna musi być z nami szczery, bo jak nie, To będziemy bardzo źli. Poczujemy się rozczarowani Twoim podejściem do bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dlatego pamiętajcie, poświadczenie bezpieczeństwa, jeżeli ktoś się je posiada, najwyższych lotów poświadczenie, nie oznacza, że to jest osoba o nieposzkalowanej opinii, cudowna, honorowa i w ogóle. To jest osoba, która nie stanowi zagrożenia dla służb. Służby mają do niej jakieś tam zaufanie i y, przy okazji dobrze by było, żeby była pożyteczna dla służb. I tylko to się liczy. Także także tak. Wszelki duch Pana Boga chwali, dobrze ci widzieć, w Chmielu. Na tonik bez cukru i na jojka na Wielkanoc. Mam od Dzięki za wsparcie kanału. Nie spodziewałem się wsparcia, dlatego, że nie było mnie przez ostatni miesiąc na kanale i myślałem, że w związku z tym wszystkich tutaj obraziłem, pogniewali się wszyscy i tak dalej, ale dziękuję. Bardzo dziękuję. Chmielu, tych 30 oficerów to podejrzanie o kupno dyplomu. A, kolegium Humanum. Natomiast Gromadziński chyba nie przechodził na tamtej liście. Także tak, oczywiście, jeżeli rzeczywiście tam były jakieś osoby, wszystkie osoby polityczne ze stanowiskami jakimiś, czy wojskowe, czy cywilne, czy stanowiskach politycznych, samorządowych i tak dalej, które kupiły sobie ten dyplom tego MBA Kolegium Humanum, to powinny zostać wypierdzielone na zbity pysk z, każdej, z każdego miejsca, w którym pracują. Nawet jeżeli są generałami, no. Jaki jest komentarz w sprawie pana Ziobry? Da się obronić to, co robił? Ale to znaczy, co robił? E, jeżeli mm, gdyby nie pojawiła się władza nowa, nie pojawił się e, pan mm, neominister sprawiedliwości, pan magister, e, jak on tam się nazywa? No wiecie, ten taki. No ten umyślny Tuska, Bodnar. Gdyby on się nie pojawił, nie pojawili się wszyscy inni, że tak powiem wykonawcy Tuska, to myślę, że Ziobrę można by było spokojnie tam za coś pociągnąć do odpowiedzialności. Natomiast po tym, co oni odpierdzielają, to wiecie, jeżeli jego skaże się za tam jakieś Finansowanie tego Pegasusa i tych innych rzeczy z Funduszu Sprawiedliwości, to wydało się jakoś spokojnie wytłumaczyć. To jeżeli jego się za coś takiego skaże, na przykład, no to oni powinni wszyscy pójść pod mur. Słuchajcie, taka jest skala po prostu łamania prawa. Mieli w swojej robocie, to musiałeś takich rozmów umoralniających trochę zrobić, znasz się na rzeczy. To nie, były, to, to nie, jest roz... to nie była to, co ja przedstawiłem tutaj, rozmowa umoralniająca. Przecież to właśnie chodzi, żeby ta osoba pozostała niemoralna, zepsuta, ale totalnie szczera. Szczera i gotowa do poświęceń. I gotowa do poklepania przez oficera prowadzącego po ramieniu. Czytam kupna czajnika w ramach podziękowania albo pudełka czekoladek. No, wiecie. No. Mielu, czy czytasz nadal Ewangelię, czy jest szansa, że uwierzysz? No ja czytam nadal, nie, ale nie czytam po to, żeby uwierzyć. No. Czytam i coraz częściej się łapie za głowę, jak Kościół katolicki działa niezgodnie z tym, co wydaje mi się oczywiście chciał przekazać Jezus Chrystus no ale to jest jakby inny temat. ziobry w chałupie podobno całą doboryli będzie kolejna szafa łysiaka a chodzi o szafę lesiaka tak. Jeżeli cokolwiek znajdą u ziobry, to znaczy że należy mu się działa bo byłby kretynem gdyby trzymał jakieś informacje, których nie powinien. Tam wiem, że są jakieś informacje dotyczące śledztwa w sprawie śmierci jego ojca. Znaleziono u niego. Ale no słuchajcie, no, jeżeli u jakiegoś gościa znajduje się tajne dokumenty, których nie potrafił zabezpieczyć w jakikolwiek sposób, no to należy mu się działa. Natomiast forma przeprowadzenia tego wejścia tam przez ABW i tego przeszukania no jest taka, że w każdym normalnym, sprawiedliwym sądzie Ziobro wygrywa sprawę, bo z tego co przekazują tutaj Bodnary i inne te no, cienkawudziści Tuska, wynika z tego, że Ziobro nie był obecny przy tym przeszukaniu i tam generalnie mogli mu włożyć wszystko. U mnie się to zawsze, znaczy ja z moimi kolegami zawsze mówiliśmy, że taką można, to będzie, uwaga, będzie bardzo brzydkie słowo dla algorytmów że nawet można było mu wcisnąć martwą kurwę do bagażnika. <laughs> Wiecie o co chodzi. Także... Także tak. Jesteśmy w czarnej dupie. E... Nie przetrwamy jako państwo samodzielne i suwerenne e... długo w pod tą władzą, i nie chodzi mi o styl prowadzenia, bo styl mi imponuje, naprawdę. E, oni robią to, co e, chciał PiS zrobić, tylko PiS to były za miękkie faje, czyli idą na rimp na ostro. Natomiast niepokojące jest to, w jakim celu oni to robią. E, wszystkie działania rządu Donalda Tuska e, mają na celu, w szerszej perspektywie, e, podporządkowanie Polski strukturą europejskim, konkretnie Niemcom. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Hmm. Kompletnie żadnych wątpliwości tutaj nie mam. I mam ku temu podstawy, tak sądzić. Tymi, te podstawy dyktuje mi mój zdrowy rozsądek i znajomość życia. Także tak, słuchajcie. No i. O co chodzi z tym generałem gromadzińskim? No. Zostawiamy bardzo złą informację dla naszych sojuszników. Zostawiamy bardzo złą informację dla wszystkich praktycznie, którym na sercu leży jakieś tam bezpieczeństwo. E, czy Europy, czy, czy Polski, czy Stanów Zjednoczonych. Takich sytuacji tak się nie, nie załatwia. Natomiast przypuśćmy, ja teraz wyłączę zdjęcie pana generała, żeby to nie było, że ja tu mówię jakby o jego osobie. A. E, Poczekajcie, jeszcze kupiłem. A czyją Ewangelię czytasz? Czytam wszystkie Ewangelie. Czytam Nowy Testament w tym tłumaczeniu z Greki. Taki bardzo fajny. Testament, Nowy Testament, chyba pierwszego kościoła, czy jakoś tak. No ale dobra, to jest jakby. Słuchajcie, a teraz będziemy gdybać. Jak ja to widzę? Przypuśćmy, że mamy jakiegoś tam dowódcę w jakichś strukturach sojuszniczych, gdzieś tam daleko. I nasze służby. Ponad wszelką wątpliwość stwierdzają, że on jest yy, no pracuje na rzecz obcych służb. Na przykład, co w takiej sytuacji powinno się zrobić? Słuchajcie, yy, no zależy. Jeżeli ten fakt. I Fakt, jak to się mówi, wykrycia jego współpracy z obcymi służbami, uda się ukryć przed tymi obcymi służbami, przed jego zleceniodowcami, można próbować coś kombinować, ale myślę, że jeżeli to chodzi o jakiegoś wysokiego dowódcę, to jest zbyt duże zagrożenie, żeby następował kolejny wypływ dalszy wypływ informacji. Poza tym. Pamiętajcie, że takie osoby na świecznikach nigdy nie pracują same, zawsze otoczone są wianuszkiem siatką wywiadowczą, która ma za zadanie taką osobę pilnować, kontrolować. Te osoby, które są w pobliżu takiej osoby najczęściej nie mają żadnego, oni się nie wiedzą o tym, że razem współpracują. Te osoby bardzo często nawet nie mogą nie wiedzieć, że ten, którego obserwują jest właśnie naszym człowiekiem. Najbezpieczniejszym wyjściem z tej sytuacji jest w taki sposób, można powiedzieć, no, francuski, czyli po prostu wyeliminowanie takiej osoby w sposób permanentny. Natomiast sugerujący naturalną przyczynę odejścia, prawda? No wiecie, no, ktoś jedzie na ryby, poścignie się na kamieniu, wpadnie do rzeki, uderzy się w głowę utonie. Ktoś będzie się golił. Golarka elektryczna na kablu wpadnie mu do wanny. Ktoś wreszcie zajdzie na raka, który kurna został za późno wykryty. Momentalnie zajdzie, albo popełni samobójstwo, zostawiając list, że nie mógł żyć ze świadomością, że rak go zżera i jak to będzie, i tak dalej. To jest chyba na, wtedy w takiej sytuacji wyjście jedyne, bo po pierwsze odcina się obce służby. Po drugie, hmm, nie wprowadza się jeszcze tego elementu destrukcyjnego. Jeżeli by wyszła informacja, że on strzelał z ucha, i to był nasz człowiek, nie upilnowaliśmy go, on strzelał z ucha, na przykład dla Rosji, i nasi sojusznicy wtedy nie bardzo by płakali. Natomiast dobrze by było wówczas, mm, trzeba by było jakiegoś kozła ofiarnego wynale wynaleźć takiego, kogoś, kogo można by było schwytać. Powiedzieć, że to jest ten i ten człowiek, który tutaj sprzedawał informacje, to by było na potrzeby naszych, na przykład, sojuszników czy naszych obywateli. No bo generalnie to, że informacje gdzieś skądś wychodzą, no to raczej służby wiedzą kontrwywiadowcze, tylko nie wiedzą skąd. I takiego kozła ofiarnego można było jako sukces przedstawić, no nie? Można było upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, bo służby kontrwywiadowcze najczęściej posiadają, wiedzę, kto tam jeszcze strzela z ucha dla kogoś, prawda? Trzeba by było to wykorzystać, no. Ale to są już takie, wiecie, ja się nie znam na sprawach wywiadowczych, natomiast bajki te, słuchajcie, często opowiadane, to już wiele razy mówiłem, słuchajcie, pamiętacie to, jak kogoś, nie wiem, służby wywiadowcze, zatrzymują jakąś osobę, która jest podejrzana o współpracę z obcym wywiadem, prawda? Albo z obcymi jakimiś tam innymi służbami. I zawsze pojawia się ten tekst. Tak właściwie to to jest klęska kontrwywiadu, bo prawdziwy sukces to by był, gdyby taką osobę e, wykorzystać i zrobić ją podwójnym agentem. Znam się na tym, bo czytałem książki. Jak skoryn widzę takie komentarze, to mnie po prostu ręce opadają. Zrobienie z kogoś podwójnego agenta. Czy tam, tak jak to Brytyjczycy na przykład robili w czasie II wojny światowej, cały ten Double Cross, ten system, cały z Niemcami co robili. Praktycznie 100% agentów Abwehry, którzy dostawali się na Wyspy Brytyjskie w czasie II wojny światowej, od razu byli przekręcani na drugą stronę. Stworzenie z kogoś drugiego, podwójnego agenta, to jest tylko jedna z form pracy kontrwywiadowczej. To jest jedna z form. Czasami trzeba zrobić pokazówkę, czasami trzeba po prostu zniknąć kogoś, czasami trzeba zostawić sprawy tak, jak są i dyskretnie tej osobie podsywać materiały, część prawdziwych, ale część kurna nieprawdziwych. To jest, gdyby to było takie proste, jak większość znawców internetowych na ten temat mówi, no to generalnie, wiecie, no po kiego grzyba nam kontrywyat, tak można napisać przy sklepie ogłoszenie z kartkami odrywanymi potrzebujemy speca od Rosji do kontrwywiadu. Każdy podstawowy pan Gienek spod sklepu będzie wiedział, jak to trzeba zrobić. Trzeba podwójnego agenta zrobić. No. Nie wiecie, frajerzy. Także wiecie. No to... Natomiast chciałbym wierzyć, że nasze służby i nasi decydenci potrafiliby podjąć różne trudne decyzje. W Przypadku, gdy rzeczywiście takie decyzje byłyby wymagane. No, no ale wiecie, no, nasze służby nie mają w zwyczaju raczej od tak sobie kogoś znikać, nie? Wojtek, witam Cię na live. Dziękuję Ci bardzo za wsparcie. Dobrze Cię widzieć, kupa czasu. Dużo się dzieje w Rzeczypospolitej, na wojnie, na wschodzie i na świecie. Czasem wydaje się, że wręcz przyspiesza. No niestety, no, zmierzamy coraz bardziej w kierunku czarnej dupy i uważam mimo wszystko, że największym zagrożeniem dla Polski nie jest kałmuk w ryskim mundurze nadjeżdżający tutaj na czołgach ze wschodu, tylko Donald Tusk i jego ekipa. Bo oni nie czują się już Polakami, przynajmniej nie zachowują się jak Polacy, tylko jak obywatele Europy, jak Europejczycy wyłącznie. To o Nowym Testamencie, to może porozmawiamy następną razą. Ale mam takie same odczucia, że Kościół katolicki prezentuje wręcz zaprzeczanie nauk Jezusa Chrystusa. Cześć, co myślisz o zestrzeliwaniu rakiet wroga, oczywiście, jeśli to jest możliwe? Czy tak jak sporo osób? że trzeba, czy takie jak druga strona, że to wiąże dużo problemów, szczątki, nietrafienie i tak dalej. Słuchajcie, e... sam się nad tym zastanawiałem właśnie i mam na dwie rzeczy, mam, że tak powiem, no, nie wiem, może teraz nagle, w trakcie tego, jak będę mówił, dojdę do jakiegoś wniosku. Czy tak? Jedna strona mówi, że trzeba strącać, tak? No, z jednej strony to jest logiczne. Trzeba strącać, dlatego że trzeba uniemożliwić na przykład ruskim wykorzystywanie naszej przestrzeni powietrznej do tego, żeby ich rakiety, na przykład z okręgu kaliningradzkiego, mogły sobie w niezakłócony sposób zmierzać nad Ukrainę, prawda? I tam uderzać w jakieś cele. Rosjanie mogą specjalnie w ten sposób, na przykład, kierować swoimi rakietami, żeby one w miarę bezpieczny sposób, skoro wiedzą, że Polacy nie strzelają, mogły przelatywać gdzieś naszą przestrzenią i gdzieś tam potem leczyć. Trzeba strącać, dlatego że możemy im pokazać, że nie jesteśmy frajerzy i umiemy to robić, prawda? Ale teraz jest druga strona medalu. Nie strącasz. Dlaczego? Bo szczątki, tym bym się kompletnie nie przejmował. Prawdopodobieństwo tego, że taka rakieta by. Gdzieś tam kogoś zabiła, no, wiecie, w, w przeworowie zostało wyczerpane, mam wrażenie, te szczątki, żeby kogoś zabiły. Mm. Nie strącać tutaj, dla mnie najważniejszym argumentem jest to, że wydaje mi się, że strącając takie rakiety byśmy pokazali, jak wyglądają nasze procedury, jaka jest nasza skuteczność. Yy... Rosjanie mogli wyciągnąć by stąd jakieś wnioski, jak omijać naszą obronę przeciwlotniczą na przykład. Lepiej trzymać ich w niepewności. Wydaje mi się poza tym, że bardziej celowe by było to. Jasno trzeba dać Rosjanom do zrozumienia, że jeżeli jakikolwiek samolot rosyjski strzelający swoją rakietą z okręgu kaliningradzkiego, gdzieś tam z nad okręgu kaliningradzkiego i ta rakieta leci w, przeciw, w kierunku Polski, może zostać również wystrzelona rakieta w niego, bo będziemy się bali, że ta rakieta, co on wystrzelił, to leci na Warszawę na przykład. Oczywiście, wiecie, no to by było grube, ale trzeba ruskim... Po prostu pokazać, albo nie wiem, wysłać samoloty nasze, żeby gdzieś tam przegoniły gościa typa, zagroziły mu miotłych wywiązkami i tak dalej. Mam wrażenie, że tego typu rzeczy właśnie robią nasi piloci między innymi nie tylko nasi notowscy piloci, piloci, którzy latają w tej przestrzeni powietrznej okalającej okręt Kaliningradzki. Nie znam się na tym. Nie wiem, jak ja bym zareagował, gdybym był decydentem, czy zestrzeliwać. Eee. Bishop, dziękuję Ci bardzo za wsparcie kanału. Dawno Ci nie widziałem. Czy nasza obrona przeciwlotnicza dalej polega na kierowaniu lufy <coughs> kałacha w niebo? Chodzi mi o bezpieczne przeloty rakiet nad naszymi domami. Nasze systemy obrony przeciwlotniczej. W jakimś tam sposób się mocno rozwijają teraz. Natomiast a propos y, kierowania kałachów w niebo, y, ja pamiętam, w wojsku uczyłem się tylko czegoś takiego, ale to uczyliśmy się strzelania do y, spadochroniarzy y, przeciwnika. Natomiast wydaje się, że w dobie wszechobecnych dronów i tak dalej, myślę, że tak jest nauka strzelania gdzieś tam do celów powietrznych. Wolno lecących może mieć jakiś sens, ale nie wiem, bo to jest dość ciężka sprawa. Bardzo ciężko jest trafić cel, który jest u góry gdzieś na niebie, bo ciężko jest ocenić odległość w prawidłowy sposób. Błazeusz wchodzi za gromadzińskiego. Pan Piotr Błazeusz, pamiętam czasy, bo to chyba on, który. Kiedyś służył na akademii West Point jako pierwszy polski oficer, tak? To chyba był ten oficer, bo on z EU... Tak, to jest ten. Tylko czy to będzie, czy to on. A nie, on był absolwent Wojskowej Akademii Technicznej Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs po studium polityki obronnej instruktor spadochronowy sił powietrznych USA wykonał ponad 500 skoków spadochronowych tak w 96 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową na stanowisku dowódcy plutonu szturmowego w 10 batalionie desantowo-szturmowym 6 Brygady Desantowo-Szturmowej czyli rok po mnie kiedy ja z batalionu ze szturmu wyszedłem to on przyszedł no i dobra, no ale wiecie e... Oby, oby ta wymiana na tym stanowisku jakoś e, bezboleśnie skończyła tą sprawę. Turcy zestrzelili samolot, bombowiec mieli to w czterech literach. No, a samolot wlatujący w przestrzeń powietrzną to jest zupełnie coś innego. No Tutaj uważam, że bez najmniejszego problemu i bez żadnego zawahania należałoby rosyjski samolot wlatujący w naszą przestrzeń powietrzną zestrzelić. Natychmiast. Obawiam się, że nasi decydenci, zanim by się zdecydowali, a co, co powiedzą Amerykanie, a co powiedzą Niemcy, a co powie, co powie Władimir, no to, to już ten samolot by wyleciał, wiecie. Mam nadzieję, że tak nie jest. Mam nadzieję, że są generalnie odpowiednie rules of engagement i nasi piloci doskonale wiedzą, co mają w tej sytuacji robić, bo nie wątpię w fachowość naszych pilotów. Natomiast czy mają jasno określone, właśnie zasady angażowania się, zasady, w których mają używać swojej broni pokładowej do eliminacji intruza? Ciekaw jestem, czy coś takiego jest. Francuzi teraz twardą politykę grają. Dzisiaj słyszałem, że wszystkie chaobice mobilne, co zrobili w ostatnich 12 miesiącach, wysyłają na Ukrainę. Wojtek. Ile oni tych chobic zrobili? Teraz może zobaczymy. No. Generalnie sprawa jest taka. Dlaczego Francuzi tak się wzmożyli? Wysłają fra... chobice samobieżne. Cezar, 12 sztuk. 12 sztuk wysłali. No to na państwo, które chce być imperium z powrotem i rządzić całą Europą, no to tak trochę mało. No ale dobra. Ale dlaczego Francuzi są tacy wzmożeni w ostatnimi czasy? Pomimo tego, że miękki Macron dzwonił do Władimira i tam upłakał słuchawkę przez dobry rok początkowy wojny. Otóż dlatego, że zorientowali się, że może zmienić się sytuacja w Stanach Zjednoczonych, czyli może wygrać Donald Trump. E Sytuacja w Polsce się zmieniła. Wiedzą, że w Polsce rządzi Tusk i jego komanda. Tusk będzie dążył do wypchnięcia, zgodnie z interesem niemieckim, do wypchnięcia również Amer... ograniczenia współpracy z Amerykanami i docelowo wypchnięcia Amerykanów z Europy. I Francuzi się zorientowali, że bardzo niebezpiecznie mogą urosnąć w, tym, w tej sytuacji z powrotem Niemcy. I Francuzi chcą grać pierwsze skrzypce w Europie, dlatego się nagle zrobili tacy bojowi. Oczywiście im zależy również na tym, żeby Amerykanów wypchnąć z Europy, bo Francuzi tutaj są, czują się jako mocarstwo lokalne posiadające jeszcze broń jądrową, prawda? I stąd to wzmożenie, mam takie wrażenie. No. Natomiast wiecie, tylko przestaną grzmieć działa. No to zaraz ten kurczę gościu w obcisłych portkach poleci tam do Putina i wiesz, Władimir, ja to tak mówiłem o tych, wiesz, <laughs> Vraiment, ja naprawdę mówiłem o z tymi rakietami i te Cezar, ale to my tylko 12 sztuk żeśmy wysłali, 12. pani pani no. Ale i tak to będzie, no. Chmielu, kiedy ostatnim razem przyznałeś komuś rację w jakimkolwiek temacie. E, całkiem niedawno. W... Całkiem niedawno rozmawiałem o tym, jak należałoby. Z moim kolegą rozmawialiśmy na temat, jakby to powiedzieć, to dobrze to ubrać słowa. On przed samymi wyborami twierdził, kiedy. Ja, ja wtedy twierdziłem, że jeżeli PIS przerznie wybory, to będą potrafili to ogarnąć. Natomiast nie spodziewałem się tego, jak będzie brutalnie działać platforma, i skutecznie platforma obywatelska. I natomiast mój kolega twierdził, że PiS nie zasługuje na to, żeby rządzić. I ja przyznałem mu rację, że ja się myliłem, i ja również uważam teraz, patrząc na to wszystko, co się dzieje, że PiS nie zasługuje na to, żeby powrócić do władzy. Kompletnie na to nie zasługuje, choć PiS przy władzy byłaby to bezpieczniejsza. Troszeczkę bezpieczniejsza dla. Polski perspektywa, natomiast PiS nie zasługuje na to kompletnie. Stąd moje zmartwienie szczere, bo nie widzę żadnej struktury tutaj politycznej, która mogłaby przejąć w Polsce władzę po jakichś tam wyborach, która by różniła się od tych debili z pis z platformy, z lewicy. Natomiast Konfederacja dysponuje paro, paroma przytomnymi ludźmi, ale jako całość, jako Konfederacja, w momencie kiedy na przykład Konfederacja dostaje 50% głosów, wygrywają wybory, to nagle zaczyna się to wszystko trzęść, rozwałka, kłócą się i to się rozpieprzy. Tam jest za dużo różnic. Mielu, z tym, że należało zastrzelić rakietę, to tak jak z tym, że należało przewerbować agenta, zamiast go ujawniać. Zostawmy robotę ludziom, co się znają. No dlatego ja powiedziałem, że sam nie potrafię zadecydować, bo mi się wydaje tylko. Natomiast jeżeli chodzi o przewerbowanie agentów, no to czy, czy o tego typu rzeczy związane z służbami specjalnymi, z kontrwywiadami i innymi tego typu rzeczami, wydaje mi się, że mogę mówić o sobie, że się na tym znam. Także tak. Miało być jakieś 36-40 hobbits. Caesar. E, nie, Wojtek, wiesz co? Oni chyba nie wiem, czy oni tyle mają w ogóle. E, Francja, armia. Zaraz zobaczymy. E, Francja, armia, broń, artyleria jest. Broń strzelecka, FAMAS. No to nie, artyleria jest Caesar. Nie no, mają, o Jezus Maria, mają strasznie dużo, mają 159 takich e, Cizarów. E, współczesna haubica, prototyp ma tyle lat co ja, czyli 50 została wyprodukowana. E, produkcja od 1977 roku, ja rozumiem, że... Tam system pewnie celowania jakiś jest super hiper, teraz nowoczesny, natomiast to jest konstrukcja, która ma 50 lat. Nie? Hmm. No dajcie ja spokój, nie sądziłem, że to jest takie, no, ale to chodzi pewnie o właśnie o. O, 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 o. A co to jest to no, to... ale to, to ja nie sądziłem, że to, że to jest takie stare konstrukcje, ale to nie, nie wiecie, wiek konstrukcji mechanicznej tej to niewiele nie znaczy. No. Najważniejsze są, podejrzewam, nowoczesne systemy, czy tam ładowania, czy, czy celowania i tak dalej. No. Zestrzeliwanie rakiet niesie niebezpieczeństwo posądzenia o atak to na przykład na na przykład Białoruś. Czy Rosję w przypadku nie nietrafienia i przejścia rakiety na ich terytorium? No to tak trzeba strzelać, żeby ta nasza rakieta nie leciała na ich terytorium. Albo rakiety współczesne mają systemy, które chyba niszczą ją, jeżeli nie trafi w cel. Nie znam się na tym, tak mi się wydaje. Co do Francuzów. Le Pen, czyli. Marie Le Pen, która wydaje się, według sondaży, ma duże szanse na to, żeby zostać kolejnym prezydentem Republiki Francuskiej, wypowiedziała się, że chętniej poświęci kraje wschodniej Europy, niż zaszkodzi francuskiej gospodarce przez osłabienie stosunków z Rosją. Ona jest pierdolnięta po prostu, no bo jeżeli poświęci kraje wschodniej Europy, to rzeczywiście nie osłabi stosunków z Rosją, ponieważ Rosja przyjdzie w końcu do niej i on tam wykocha w pupę. No. Po prostu. Natomiast no, to jest tylko takie pierdzielenie, wiecie. Zweryfikuje ją rzeczywistość. Momentalnie. Natomiast to jest też również dla nas kolejne wskazanie, że kompletnie nie powinniśmy oglądać się na naszych sojuszników z Zachodu. Powinniśmy sami budować swój potencjał, naszą siłę odstraszania i pokazywać, że my jesteśmy tacy, wiecie, kurna że jakby coś to potrafimy wyrąbać z grzywy i lepiej z nami nie zadzierasz, bo nie wiadomo co my tam w kieszeni mamy, czy mamy kastę, nóż, czy gloka. Najlepiej, żeby to, co my zrobimy, było otoczone takim nimbem tajemniczości, prawda? Z tym naszym generałem na Ukrainie to chyba coś na rzeczy. Ruskie twierdzą, że to po wizycie Iskandera na podziemny sztab i podaje nekrologii 17 amerykańskich oficerów i naszego generała. Wiecie, oczywiście, musimy mieć tutaj też świadomość, że to może być rosyjska maskirowka, prowokacja, nieprawda, ale takie pytania się pojawiły wczoraj w mojej głowie na przykład. Czy taka możliwość? Zadziwiające dla mnie to było, że nagle jednego dnia widziałem kilka informacji o generałach, którzy umierają nagle. Kmielu, czy nie zauważyłeś ostatnio, że w Polsce rośnie przyzwolenie do wysłania polskich wojsk na Ukrainę, a nawet jest to sądowane i podsycane przez polityków? Jakie masz zdanie w temacie? Wydaje mi się, że rzeczywiście widoczne to jest. Takie idiotyczne pomysły. Te pomysły mają sens tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli dojdzie do jakiejś wielkiej ofensywy, która jest niemożliwa, bez użycia broni nuklearnej. Jeżeli dojdzie do jakiejś wielkiej ofensywy rosyjskiej i ruskie wojska przekroczą Dniepr i będą parły tutaj w kierunku wschodniej Ukrainy i wtedy Ukrainie, Ukraińcy poproszą Polskę o to, żebyśmy weszli, a my powinniśmy od razu wtedy wejść w strefę bezpieczeństwa buforową wtedy powinniśmy razem z naszymi sojusznikami założyć na Ukrainie. Tylko i wyłącznie mogę tolerować takie pomysły o wejściu polskiego wojska, natomiast te teksty rzeczywiście to wygląda na to, wiecie, no, nie chcę wchodzić w buty Atora, który chyba na jego temat, nie no, ten typ jest takim popieprzonym szkodnikiem, że to się w głowie nie mieści. No, widziałem dzisiaj ten jego filmik, słuchajcie, no, co, jak on tam się spuszcza na temat tego zarządzania o obowiązkowym poborze, Zapraszał pana porucznika Piotra Powałkę jest tam, oni się razem tam branslują, wiecie. Oni chcą po prostu wysyłać was na Ukrainę, na wojnę, żebyście zginęli w okopach, mówi pan Ator. Takiego, słuchajcie, popieprzonego i niebezpiecznego kretyna to naprawdę trudno znaleźć w naszym, na naszym YouTubie. Kiedyś mówił jeszcze w miarę sensownie, ale kiedy zobaczył, że takie kretynizmy dla debili się klikają, Mm, i że można z tego wyciągnąć konkretny hajs, no to Tu wiecie, włącza tą zieloną poświatę, ja mam czerwoną. Włącza tą zieloną poświatę i wiecie, jeszcze on mówi tak bo, bo, wiecie, bo, bo słuchajcie, on mówi tak przez nos i oni po prostu, ja to odkryłem dzisiaj. no Rozporządzenie, które jest normalne, jawne i mówiono o tym od długiego czasu było. I on odkryłem dzisiaj, że normalnie chcą przywrócić zasadniczą służbę obowiązkową. Bo Debil nie wiedział, że obowiązkowa służba wojskowa jest tylko zawieszona a nie zlikwidowana. A poza tym, kto Debilu, mówię do autora, w razie czego by wszedł walczyć, no. muszą być stworzone jakieś rezerwy. Musi być jakiś papier, na podstawie którego wojsko ma działać w stanie, jeżeli zacznie być bardzo niebezpiecznie, trzeba jakoś organizować obronę narodową. Natomiast poczytałem komentarze pod jego filmem. Komentarze tych innych, tam jego wyznawców, tych jego, wiecie, włazidupów, akolitów Atora. tyle ludzkiego, że tak powiem, odpadu, to ja naprawdę. Dawno nie widziałem. Skąd to powysrywane takie, takie tacy ludzie są, naprawdę. I oni wszyscy, im się wszystkim wydaje, że oni jakby ruscy zaatakowali. Ja nie będę, wcześniej było, ja nie będę za Kaczyńskiego walczył, frejerzy. Teraz jest, ja nie będę za Tuska walczył. Ale to ja nie wiem, oni myślą, że jak ruski soldat by przyszedł, to by powiedział, za kim jesteś. Ja, no, to by tak nie było. Oni myślą, że oni sobie właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, pojadą, będą siedzieć na plaży w Barcelonie, pod palmą i popijać drinka z parasolką? Nie, bo Hiszpanie ich, kurna, wyślą z powrotem na front. Albo Hiszpanie wcielą ich do swojej armii, do swojej Legii Cudzoziemskiej, bo nie wiem, czy wiecie, ale Hiszpania również posiada Legię Cudzoziemską. Także... Ten się odezwał. Chmielu, zapoznaj się z kulturą niemiecką na przestrzeni dziejów i jej wkład materialny i cywilizacyjny dla pozostałych państw Europy. Sprawdź i zweryfikuj, a będziesz udelektowany. Ale ja sobie zdaję sprawę z wpływu, ale Niemcy a kultura niemiecka, czy Wielkie Cesarstwo Niemieckie, to jest troszeczkę zupełnie inny, inny twór, niż Niemcy, które poznaliśmy w XX wieku. Także proszę cię, no, nie osłabiaj mnie. Wkurza mnie ten brak informacji o faktycznej sytuacji na wojnie. Nic dziwnego, że ruska dezinformacja jest taka skuteczna, skoro poza nimi nikt nic konkretnego nie mówi. Ja tego nie rozumiem. Przecież jest odpyty informacji. Odpyty informacji schodzi w przestrzeń internetu również ze strony ukraińskiej i to informacje szczerych i prawdziwych. Ze strony rosyjskiej schodzi większość, większość informacji oficjalnych to są propagandowe informacje, natomiast schodzi też do telegramów też informacje prawdziwe. Dlatego ja nie mam jakby problemu. Ja no wiadomo, co się dzieje faktycznie na froncie. Jeżeli chcecie, to wam będę mógł jutro opowiedzieć, co tam się dzieje czy tam pojutrze. Dlatego ja nie widzę tutaj żadnych problemów z dojściem do informacji właściwych. Ta hiszpańska legia ma przebojowe mundury. No mają historyczne mundury, ale oczywiście do walki, jeżeli by trzeba było, to idą w normalnych mundurach współczesnych. Najlepszy jest tekst. niech mnie wsadzą do więzienia. Ciekawe, czy im wystarczy więzień. Ciężko pomyśleć, że wystarczy kołet, drut, kolczasty i sieć na gołej ziemi. Niech mnie wsadzą do więzienia. Oni sobie nie zdają z tego sprawy, że jeżeli wybuchnie wojna, to jak przyjdzie kacap, na przykład, jeżeli uda im się coś tam zdobyć, to wejdzie do więzień i wymorduje więźniów, albo wsadzi ich w pociągi i wyśle do fabryk na... za Uralem. <laughs> to są debile, no po prostu. No. Także tak to wygląda. No niestety, znaczy ja wiem skąd się to wszystko bierze. No słuchajcie, to jest wina nas, naszego pokolenia. Rodzice nie mają czasu, żeby dzieciom przekazywać jakieś wartości, żeby przekazywać im to, że nie tylko prawa, ale i obowiązki są. Nie uczą ich dumy z historii polskiej. Nie pokazują im jasnej strony strzelania do wroga. Taka też istnieje. E, nikt od nikogo nie wymaga, żeby szedł na front i ginął. Ma iść na front i walczyć w obronie ojczyzny. E, nikt nie wymaga od każdego, żeby był bohaterem. Ja sam nie wiem, jakbym się zachował w obliczu wroga na froncie. Sam nie wiem, czy nie zesrałbym się w gacie ze strachu i nie uciekł, gdzie pieprz rośnie. Chcę wierzyć, że moje wyszkolenie wojskowe. Pod oddziałach szturmowych Wojsk Społeczno-Desantowych Wojska Polskiego i moje dalsze wyszkolenie w dalszej służbie ojczyźnie spowodowałoby to, że ja nie uciekłbym. No. Między innymi dlatego wziąłem się za siebie fizycznie wreszcie, żeby również doprowadzić się do takiego stanu używalności, który nie przeszkadzałby mi w razie czego zachować się tak, jak powinien zachować się polski obywatel. Ale czy nie będę się bał? Na no, pewno bym się bał, bardzo bym się bał. Czy jestem pewny swojej reakcji w obliczu wroga, czy w obliczu wojny? Nie jestem pewny. Jestem tylko człowiekiem. Natomiast e, pogardzam ludźmi, którzy od razu mówią: pierdziele, tam, nie będę. Komu to przeszkadza? Czy to ruski, u Rosji źle jest? To jest nieznajomość realiów, historii. I tak dalej, no. I tak to wygląda. No. Słuchajcie. Dobra, słuchajcie. E, zachęcam oczywiście również wszystkich tych, że, którzy są dzisiaj, żeby mimo że mnie nie było miesiąc, to żeby nadal towarzyszyli mi na tej drodze YouTubeowej e, Towarzyszyli mi na tej drodze kanałowej i na live'ach, i na filmach, i że tak powiem. Mm, brakowało mi tego i myślę, że teraz przez jakiś czas będę dość konkretnie e, pojawiał się. No znowu ten prowokator. Chmielu, czy uaktualniłeś swoją wiedzę wojskową? Ja mam moją wiedzę cały czas aktualną. Odbyłeś aktualizujące szkolenie rezerwistów. <gry> Ja jestem wykreślony z ewidencji w tej chwili, także nie podlegam powołaniu w razie wojny, natomiast jeżeli rozpoczęłaby się jakaś wojna, czas wojny, no to obowiązuje mnie przysięga żołnierza, którą składałem jako żołnierz Wojska Polskiego i jeżeli ojczyzna byłaby w potrzebie, to przysięgałem krwi własnej ani życia nie szczędzić. I pierwsze, co bym zrobił, to chciałbym stanąć na wysokości zadania i zgłosiłbym się do odpowiednich struktur, żeby po prostu dostać broni i walczyć. Myślę, że nikt by mnie się nie pytał wówczas, czy figuruje w ewidencji i tak dalej, bo ja figuruję w ewidencji, tylko jestem nieobjęty obowiązkiem obrony w tej chwili. Ze względu na moją e, późniejszą służbę. Czy można łapki dawać? Można dawać łapki, można dawać naklejki, przesyłać donate'y, pocztówki, kasę, yy, wałówkę świąteczną yy, na <grytanie> Wszystko można robić. Masz pomysł, o czym mógł mówić prezydent Serbii? Eee, coś mi umknęło. Chmielu odnośnie atora, to powiem tak. Gdyby jeszcze założył furażerkę i zaczął przeklinać ekologi, to trudno byłoby ich odróżnić. Chyba docenił ten elektorat. Ja mam podobne, ja mam podobne, że tak powiem, spostrzeżenia, właśnie. No to po prostu zobaczył, że no wiecie, no to jest na tej zasadzie. No. Usiądzie wam super laska na przykład, ale normalnie ubrana i opowie wam chociaż było drugiej krucjacie, prawda? No to będzie miała ile? Tysiąc wyświetleń? A jak osiągnie, a jak osiądzie ta sama babka i pokaże kawałek za przeproszeniem cycka i popowiada na ten temat, jak to kurno wciągała kokę z yy, kimś tam i generalnie wiesz, jakie zajebyście w Jerozolimie? Byłam tam na imprze i w ogóle jeszcze przed tym samym bajzlem, który tam się zaczął. No i ona będzie miała 10 tysięcy wyświetleń. No. Yy. Treści dla debili no, na pewno lepiej się sprzedają, aczkolwiek oczywiście, żeby była jasna sprawa, ja uważam, że jest bardzo dużo na YouTube wartościowych treści, których twórcom zazdroszczę warsztatu, zazdroszczę chęci, zazdroszczę yy, konsekwencji, które są naprawdę bardzo wartościowe i mają również dużo wyświetleń. Też są takie. Także to ja nie uważam, że tylko debilizm przyciąga debili, przyciąga, przyciąga duże grono tych, tych, którzy będą tam robić ruch. No ale Ator akurat w taki elektorat, zdaje się, w taką swoją widownię trafia, choć myślę, że u atora jeszcze stosunkowo sporo takich osób merologicznych się znajdzie, tylko które powiedzą Jezu, ator ten, którego tyle lat słucham. Jak on to mówi, to musi być w tym jakieś Ziarno prawdy. Bo wiecie, a to z reguły mówi prawdę. Ale powie tutaj słówko za dużo, coś mu się wydaje, albo rzecz oczywistą mówi, oni to przed wami ukrywali. Wiecie, no, i tak to wygląda. Miro, dlaczego nazywałeś mnie prowokatorem? To jest nadużycie. Czy każdy powinien wypowiadać się z twoją linią narracji? Oczywiście, że nie, ale ty wypowiadasz się w sposób prowokujący. Bo ty, jeżeli ja powiem A, to ty zawsze powiesz B. I nigdy się ze mną nie zgadzasz. Tabdysz, dziękuję ci bardzo za wsparcie kanału. Bardzo ci dziękuję. Kurde, przegapiłem live'a, sorry. No, live był z partyzanta, ja sam nie wiedziałem 10 minut, są 20 minut przed live'em, że live będzie. Tylko jak siadłem, żeby nagrywać filmik o gromadzieńskim, to stwierdziłem, że ciężko będzie mi to tak wyjaśnić, nagrywać potem jeszcze ten. To stwierdziłem, że zrobię to na live'ie. A tutaj, coś co powiedział prezydent Serbii. Alarmujące jest zagrożenie narodowe żywotnym interesom narodowym Serbii, jak i Republiki Serbskiej. W tej chwili nie jest łatwo mówić, jakie wiadomości otrzymaliśmy w ciągu ostatnich 48 godzin. zagrożają one bezpośrednio żywotnym interesom narodowym, zarówno Serbii, jak i Republiki Serbskiej. Hmm. Znaczy, no, tam na tym, w tych rejonach się od dłuższego czasu tam pierdzieli. Przypominam, że chyba za dwa miesiące temu już niektórzy twierdzili, że w tamtym rejonie. Na Serbii rozpoczną się jakieś działania e, wojenne. No, wewnętrzne, znowu, rozpierduchy, ale muszę zbadać bardzo temat, bo jakby ten. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Dobra, słuchajcie, jako że to był taki e, live special, że tak powiem, jest 23:07, on nie będzie taki długi jak te normalne live. Y. E, ja jutro postaram się wrzucić kolejny filmik na kanał. E, i jeżeli pojawi się coś, pojawi się coś ciekawego, no to będę, że tak powiem, informował. Jeszcze tutaj, Chmielu, czy kanał Andromeda. No oczywiście wszyscy chyba znają ten kanał. Dziewczyna tłumaczy i wrzuca bardzo dużo materiałów na temat Rosji, ich propagandy, jak tam się żyje i tak dalej. Ciekawy kanał polecam wszystkich wszystkim. Ja też polecam ten kanał. Ja dlatego przestałem, bo ja tam miałem taki moment, że ja tam parę rzeczy wrzucałem z jakimiś tłumaczeniami, ale ona generalnie teraz tłumaczy wszystko. Mam wrażenie w ogóle, że to oni jakiś automat tłumaczy, bo bardzo wiele rusycyzmów wkrada się do tych jej tłumaczeń. A nie podejrzewamy jej o to, chyba, że była Rosjanką. Ona robiła jakieś Q&A, ale nie słuchajmy, ich, bo strasznie długie były. Natomiast bardzo fajny kanał, bo pozwala spojrzeć na Rosję... <laughs> O, o, oczami Rosjan, ludziom tym, którzy nie znają języka rosyjskiego. Ja czasami też się lenię i oglądam jej, e, jej te filmiki, aczkolwiek ja znam o, o język rosyjski i dużo oglądam też w oryginale tych takich rzeczy. Natomiast kanał jest na pewno wartościowy, bo ona potrafi znaleźć fajne źródła, które potem można samemu też przeszparać, oglądać i tak dalej. Także też polecam. Dobra, słuchajcie... E... Będziemy na dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że Wam wyjaśniłem, na czym polega postępowanie sprawdzające, wydające poświadczenia bezpieczeństwa i certyfikaty bezpieczeństwa NATO. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam powiedziałem też, co to znaczy dawać rękojmie utrzymania, zatrzymania, utrzymania taj zachowania tajemnicy państwowej. Co jest ważne dla służb w czasie takiej procedury. Ktoś z Was będzie przechodził. Aleksandra, dziękuję Ci za wsparcie kanału. Mam nadzieję, że u niektórych co jeszcze się tam nie jarzą, bazy, generalnie wzbudziłem zainteresowanie, co ten Chmielu właściwie robił potem. Bo tam, że gdzie, to pewnie większość z was się domyśla, ale co tak właściwie robiłem? Bo robiłem wiele różnych ciekawych rzeczy. Nic, być może w tym roku przyjdzie czas, kiedy wreszcie się wypucuje troszeczkę, ale... Muszę się najpierw skonsultować, czy mogę. Bo na razie, jak się konsultowałem, to okazało się, że nie mogę. No i dobra. Chmielu, jak mam ci dysk wysłać? Grzesiek, weź, kurde, ja ci przepraszam. Czy ja ci dzisiaj napiszę numer paczkomatu mojego i z jutro, bo dzisiaj to już nie będę miał siły. No dobra, słuchajcie. E... O, jeszcze Eryk. Dziękuję Ci bardzo, Eryk, za stickera i za wsparcie kanału w dolarach, bardzo lubię, bo to zawsze jest, wiecie, człowiek się czuje mile połechtany, czuje mile połechtany przez yy, twardą walutę, no. Chociaż de facto to powinno być złoto, złoto jest twardą walutą. Także, ale bardzo dziękuję Ci za wsparcie kanału. No i widzimy się w najbliższym czasie. No tak, broda, przestrzygłem się, bo święta idą chrześcijańskie, wiecie. Dobra, trzymajcie się i widzimy się. I widzimy się yy, myślę, że jutro. No, jak nie, no to nie wiem. To będzie dziwne, ale to wtedy zobaczymy się w piątek. Trzymajcie się na razie, cześć i dziękuję wszystkim za, za live'a.